Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Centrum Kultury i Promocji doczekało się nowego dyrektora. To już kolejna zmiana na tym stanowisku, dokonująca się podczas rządów burmistrza Włodarczyka. Po dyrektorze Różyckim, pani Edycie Bodys i Wielocie Drumlak, nastał Michał Mulawa, ten sam, który jest także rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta oraz pełnomocnikiem do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. Należy podkreślić, że Michał Mulawa będzie podobnie jak jego poprzedniczka pełniącym obowiązki dyrektora, ponieważ konkurs na to stanowisko nie został ogłoszony i pewnie już do końca kadencji burmistrza takowego nie ogłosi. Dziwna się tylko wydaje częstotliwość nominacji na to stanowisko. Czemu tak burmistrz często zmienia dyrektorów w Centrum Kultury i Promocji? Myślę, że miasto poszukuje wizji Centrum Kultury i Promocji takiej, żeby ta instytucja funkcjonowała i tworzyła ofertę kulturalną dla mieszkańców miasta, dla młodzieży, dla osób starszych, ale również pełniła funkcje promocyjne. Pyta pani o dyrektorów. Pani Wioletta Drumlak złożyła dymisję z przyczyn osobistych. Pan burmistrz dobrze oceniał jej pracę, jednakże są sprawy, które nie pozwoliły jej dalej pełnić swojej funkcji. Powołanie mojej osoby wiąże się również z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi tego miejsca. Jak wszyscy wiedzą, i sala kinowa, warto pamiętać, w przeddzień jubileuszu Kina Metalowiec, bo w tym roku mija 60 lat, rzeczywiście wiele do życzenia pozostawia i stąd również ta decyzja, myślę. W jakich nastrojach zakończyła się współpraca z panią Wiolettą Drumlak? Tego nie wiemy, jednak udało nam się porozmawiać z pierwszym dyrektorem nominowanym przez nowego wówczas burmistrza Mirosława Włodarczyka. Ryszard Różycki niezbyt miło wspomina współpracę z magistratem. Kolokwialnie mówiąc, był człowiekiem burmistrza. Równie źle w jego oczach wypada działalność następujących po nim dyrektorów CKIP. Oto jego relacja. Spotykałem się regularnie z panem burmistrzem Włodarczykiem, przynajmniej dwa razy w tygodniu, żeby zapytać, jakie ma wytyczne w sprawie centrum, czy ma jakieś uwagi do mojej pracy, czy chciałby coś tam wnieść nowego, ma jakieś pomysły w kierowaniu. Generalnie rzecz biorąc, był bardzo zadowolony z mojej pracy, z postępów. Powstało wtedy za mojej kadencji kino 3D. Wyremontowaliśmy niemal wszystkie pomieszczenia. Powstały nowe dziedziny i nowe działalności. No po mnie nastała pani Bodys. Dlaczego nastała? Dlatego, że no, mam wrażenie, że uknuto przeciwko mnie pewną intrygę po to, żeby znaleźć stanowisko osobie, która no powiedzmy była protegowaną przez innych. A intrygę uknuto dlatego, że pomówiono mnie o to, że ja nieprzychylnie się wyraziłem na temat najpierw pana Dubiela, podobno, a później na temat pana Włodarczyka. I oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to było celowa uknuta intryga, żeby się mnie pozbyć. Wcześniej odbył się konkurs na to stanowisko, po to, żeby nie było tam osoby pełniącej obowiązki, tylko żeby był pełnoprawny dyrektor. Tak stanowi statut. Skądinąd wiem od członków komisji, że moje opracowanie, koncepcja pracy centrum była najlepszą koncepcją. Natomiast komisja postanowiła w taki salomonowy sposób wyjść z całej sprawy i zostawiła wybór dyrektora samemu burmistrzowi. Wskazując tylko te osoby, które ich zdaniem są godne polecenia. No i przy rozmowie z panem burmistrzem, który chciał mnie powiadomić, że będzie kto inny, oczywiście powiedział mi, że no, nie sprawdziłem się na tym stanowisku, że nie mam koncepcji kierowania. A ja oczywiście zdziwiony pytam, no panie burmistrzu, widywaliśmy się niemal co drugi dzień. Pytałem, czy ma pan jakieś zastrzeżenia do mojej pracy. Wszystko było cudownie, wspaniale. Nagle pan zmienił swój pogląd na ten temat? To dziwne trochę. No pan burmistrz swoim zwyczajem zaczął szukać odpowiedzi na te pytania gdzieś po kątach albo po suficie. Widocznie nie mógł znaleźć. I znowu wrócił wątek tego pomówienia. Ja nalegałem na konfrontację z osobą, która to przekazała. No i milczenie. Tak żeśmy się rozstali.
No i nastała później pani Bodys. Pani Bodys, która miała zawsze łzy w oczach, gdy pracownicy przychodzili z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów. Pani Bodys, która, jak państwo wiecie, zlikwidowała klub miłośników poezji. Zakazała nawet wręcz udostępniania jakiejkolwiek sali, a pracownikom impresariatu udzielania jakiegoś wsparcia. Myślę, że to była zemsta pana Włodarczyka na pani Bożenie Kręgiel, która jasno wyrażała swoją opinię na temat nieróbstwa tego naszego włodarza. Następnie, no cóż, były dni Kraśnika. Sprawa dosyć głośna, sprzedaż alkoholu na koronie amfiteatru. W mojej ocenie sprawa kryminalna. Dziwię się, że do tej pory to nie zostało załatwione przez organy ścigania. Ewidentnie łamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. No i za mojej bytności, no, zmuszono mnie także do przyjęcia do pracy panią Violettę Drumlak. Znałem ją prywatnie od wielu, wielu lat. Wiedziałem, że to jest bardzo rozrywkowa osoba, ale zdawałem sobie też sprawę, że współpraca z nią to jest nieporozumienie. No ale nie miałem innego wyjścia. Kiedyś pracownica biura poselskiego pana Stawiarskiego, no przecież trzeba było się w jakiś sposób odwdzięczyć. No cóż, pani Bodys też była parę miesięcy, gdzieś koło roku. Burmistrz się z nią rozstał. Czy ma burmistrz... pan jakieś informacje, dlaczego się z nią rozstał? Ja nawet nie dociekałem, bo ja myślę, że znowu była uknuta jakaś intryga po to, żeby się jej pozbyć. Bo rzeczywiście była rosnąca fala nieprzychylnej oceny jej działalności. Nie tylko wśród pracowników, ale także i osób, które tam się w jakiś sposób udzielały. No i co? Po odejściu pani, no trzeba było coś zrobić. No więc pełniąca obowiązki, Violetta Drumlak. To już chodziły legendy na temat jej pracy. No i co? Nastał pan Mulawa. Człowiek od wszystkiego, od niczego. Człowiek orkiestra, trzy funkcje w jednym. Podobnie jak pan Nita za czasów pana Czubińskiego, który tylko bywał godzinkę, dwie i nie panował nad tym, co się dzieje. Czwarty bądź co bądź dyrektor za panowania pana Włodarczyka. To znaczy, że pan Włodarczyk nie ma żadnej koncepcji kierowania tym ośrodkiem kultury. A jak według pana, bo tak jak patrzę się z boku, to przez szereg lat już to Centrum Kultury i Promocji to takie narzędzie w ręku władzy, zamiast zajmować się rzeczywiście tą funkcją, jaką on powinno spełniać, czyli promowania kultury, prawda? No i szeroko rozumianej rozrywki, jak widzieliśmy na Dniach Kraśnika, disco polo, te sprawy. Ale czy to nie jest tak, że przychodzą wybory, bo w tym roku mamy wybory, to nie ma co się oszukiwać. Jest rok wyborczy i nagle zostaje dyrektorem pełniącym obowiązki pan Mulawa, który jest rzecznikiem i tak dalej, jednym z najbliższych, o ile nie najbliższym współpracownikiem burmistrzów, prawda, obydwu. Czy to centrum nie będzie wykorzystywane w kampanii wyborczej? No to jest pytanie retoryczne. Oczywiście, że będzie. To jest jeden z elementów władzy, jedno z narzędzi tej władzy i burmistrzowie wykorzystają je w każdej nadarzającej się okazji. A pan Mulawa, no cóż, no, na pewno nie będzie zajmował się działalnością statutową, tylko właśnie tymi wyborami. I po to tutaj przyszedł, żeby zapoznać się najpierw z jego możliwościami, a później te możliwości wykorzystać w kampanii wyborczej. No bo nie ukrywa burmistrz tego, że zamierza ponownie startować w wyborach samorządowych. No i dobrze, no niech startuje, zobaczymy. Życie zweryfikuje. Można się spodziewać, że Centrum Kultury będzie takim przyczółkiem po prostu sztabu wyborczego burmistrza. To można uznać za pewnik. Zapewnik. Tam będą na pewno odbywały się różne festyny wyborcze, wiece, spotkania, nie wiem, wszystko to, co będzie później używane jako narzędzie wyborcze. Tam przecież będzie funkcjonowała gazeta, która jest, no, nazwijmy to organem burmistrza.
Być może jeszcze coś nowego powstanie, o czym ja nie wiem, prawda? Na pewno będą dni Kraśnika, które będą wykorzystywały fakt rozwiązania budki suflera, które, jak Państwo wiecie, będzie to ostatni rok jej działalności. I jeden z koncertów ma być planowany właśnie podczas dni Kraśnika. Dobrze, niech będzie, no bo budka suflera to jest oczywiście takim kultowym zespołem. Dni Kraśnika, fajna impreza. No ale cóż, następne pytanie. Pan burmistrz, jak Państwo wiecie, nie popiera na przykład Festiwalu Dobrych Filmów. Przestał istnieć. Zwolniono człowieka, który się tym zajmował od wielu lat. Cykliczna, fajna impreza. A to trzeba by Grześka zapytać, wie Pani. Ja myślę, że tutaj mieli chyba inną koncepcję. Uważali, że na przykład kino francuskie jest bardziej godne uwagi, a frekwencja wynosiła rzędu 10 osób? Możemy sami odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy był sens likwidowania? Jak pan myśli, co dalej czeka Centrum Kultury i Promocji? No niestety, marazm przez najbliższe 10 miesięcy i później, ja tu robię zawróżkę teraz, później zmiana. Zmiana. Myślę, że wyborcy wykażą się swoim wyczuciem, wybiorą właściwych ludzi. Ci z kolei będą wiedzieli, że kultura powinna być wspierana, wszelkie jej przejawy, bez względu na to, jakie to ma polityczne poglądy. I wystarczy powierzyć, czy dać wolną rękę ludziom, którzy się chcą tym zająć. Ryszard Różycki ma również zastrzeżenia co do wykorzystywania środków finansowych, jakie otrzymuje CKIP. Z tym finansowaniem jest co najmniej dziwnie. Dziwnie, proszę Państwa, imprezy duże, miejskie, typu Dni Kraśnika, dają możliwość przepływania pieniędzy w jakiś sposób taki nie do końca kontrolowany. Ja, gdybym był jeszcze rok dalej, to bym na pewno nie dopuścił do tego, żeby korzystać z pośrednictwa jakiejkolwiek agencji artystycznej. Wtedy byłyby finanse po prostu przejrzyste, transparentne. A teraz nikt nie jest w stanie udowodnić, czy agencja artystyczna, biorąc załóżmy za zorganizowanie Dni Kraśnika, strzelam, 70 tysięcy złotych, przeznaczy na ten cel rzeczywiście 50, a później na przykład nie podzieli się z kimkolwiek. A może ten rachunek został zawyżony o powiedzmy 10, 15, 20 tysięcy, po to, żeby później to poszło do podziału. Chciałem tego uniknąć, żadnego pośrednika. Pośrednik zarabia najwięcej. No teraz mamy po kolei, rok po roku agencję organizowaną. I to praktycznie ta sama. No, odpowiedzieliśmy sobie sami. Według relacji z pierwszej ręki wynika, że Centrum Kultury i Promocji to zabawka w rękach władzy. Kolejni dyrektorzy albo czymś podpadają w magistracie, albo nie pasują do realizowanej koncepcji politycznej. Jak długo Michał Mulawa utrzyma się na tym stanowisku? Na pewno do wyborów. A co będzie dalej? Czas pokaże.